No i teraz te przecinki i przecinki, bo to tego w literaturze polskiej przecinka nie było. Pomijając wartość, nie będę oceniał, uważam, że są różne tam rzeczy, ale pisma autorskiego w Polsce nie było. Było pismo, które by ukazało się nazwisku mi padło w Wiedniu, autor, syn kapitalisty, mógł wydawać 30 lat pismo autorskie. Natomiast w Polsce to było jedyne 13 numerów i teraz jak się ukazała edycja, to jednak jest gruba książka. To jest ponad 300 stron małym drukiem, że to jest pewne świadectwo jednak epoki. Tak jest. Biblioteka Uniwersytecka Polonistyki ma tą książkę i rozmawiałem z tą bibliotekarką, powiedziała, że studenci to wypożyczają, to jak mają zajęcia z życia tutaj kulturalnego i nie tylko Wrocławia, jako pewną tą, także jesteś takim samozwańczym kronikarzem, słuchaj też tego. No, tak mi się wydaje, teraz jak zacząłem to przeglądać, bo już nie tak. Czytałem, ja już po latach nie czytam moich rzeczy, że sam zadziwiłem rzeczywiście, no jest wiele tekstów, dokumentów i różnych, że to jednak minęło już 15 lat, nie, 15 lat od ostatniego numeru, czyli to już jest jakiś dystans autora. A tu nawiązując do tego... Stajesz się klasykiem. Bo przeczytałeś ten opowiadanie Oryginał donosu na Wiktorię Dziedzic. Okazało się, że książka trafiła do Biblioteki Narodowej w Jerozolimie. Bo znajomy ostatnio mi przysłał, jest taki... O tej stacji, tak? Tak, tak. Przysłał mi, jest taki program w internecie World Card, czyli światowy katalog, tam jak podają, w Ameryce jest, tam są zarejestrowane ponad miliard tytułów, książek i artykułów pisarzy i są oczywiście, można wypisać nazwiska i tam są podane podane książki, w jakich bibliotekach światowych są, są książki pisarzy polskich. Także spojrzałem i nagle się okazało, że nagle stacja metra jest w Bibliotece Narodowej, także w Jerozolimie, tylko ta. Natomiast inne są także w Bibliotece Kongresu, ale to na tej zasadzie Biblioteka Kongresu kupowała wszystkie pozycje wydawane przez Ossolineum, więc również literacja. Ossolineum w latach 70. wydawało 500 tytułów rocznie. Tak. Oni to kupowali, biblioteka kongresu to ma i są nasze książki, nawet debiutantów wrocławskich są w bibliotece kongresu. To najbardziej prestiżowe, wszyscy mówią, oj, moja książka w bibliotece kongresu rzeczywiście. Niektórzy opowiadają, mówią, no to rzeczywiście to jest zaszczyt. Mówiąc o bibliotekach tych stanowych, amerykańskich, na przykład ostatnio sprawdził mój jeden kolega, pisarz z Torunia, na tej jego książki w kilkunastu bibliotekach stanowych USA, jego powieść wydana 3 lata temu, a to też na tej zasadzie, że biblioteki uniwersyteckie Stanów kupują wydawnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a on w tym wydawnictwie wydał, więc automatycznie ta książka się tam znajduje. Ale to tak a propos tylko tej stacji metra. Stacji metra, bo to pomyłka była, to ja już to ręcznie poprawiałem, także tu jest. Bo jest metro, metra, to w zasadzie kiedyś się nie odmieniało, tak jak radio nie było odmieniane, ale... Ja myślę, że przeczytałem już taki króciutki tekst, proszę Państwa, który mi się bardzo spodobał. Dwa ukłony. Niestety nie mam świadków. Kto mi uwierzy? Chyba nieliczni. A to zdarzyło się naprawdę, jak Boga kocha i Maryję zawsze dziewicę. Oto rano po 8 idę po gazety i świeże bułki, kiosk po drugiej stronie ulicy. Staram się nie zerkać na zasmarkaną wieżę. Patrzę pod nogi, a jednak nie wytrzymałem. Biesy czuwają. Może już wyburzona. Odleciała do Ameryki. Zamykam oczy i nie ma mnie na tym najpiękniejszym ze światów. Który filozof to powiedział? Już nie pamiętam. A to stłucz pan termometr, a nie będzie miał pan gorączki. Pamiętam, pamiętam. I co widzę? Oto wieża. Kłania mi się. Usłużnie, oto szczytowe piętra powoli przechylają się do przodu, potem się prostują, po chwili jeszcze raz to samo, dostojny ukłon, przecieram oczy, trzeciego pokłonu nie było. Kto mi uwierzy?
Niestety nie mam ani jednego nieprzekupnego świadka. Tak, ale to jeszcze też dodam, że to jest też nawiązanie do zapisków dziennikowych Tadeusza Pajpera, znanego przez Pajpera, który pisał wspomnienia pod koniec życia, zapisał, wychodzi na ulicę, idę do sklepu, bo wieczorem zapala się latarnia przede mną, gaśnie. Następna znowu mu zapala się i gaśnie. I to jest też, wykorzystałem tutaj ten motyw właśnie Pajpera. Słucham? Była na fotokomórkę. A no, być może była fotokomórka, nie, ale on był pod koniec życia, już właśnie był paranoikiem w zasadzie, wszystko, nawet do sklepu, bał się, że wszystko są zatrute, nawet dzieci kupowały, to chleb im wyrywał, prawda, i że to... Aha. Tak, ale to już był jakiś stan chorobowy oczywiście, tylko mi, że to ten motyw zanotował, że uznają jego geniusz, to o to chodziło, że jego geniusz, że on idzie na latarnię, się zapalają przed nim, idzie dalej, gasną i znowu się zapala. Chodzi o ten motyw, tak samo tutaj, że wieża się kłania narratorowi. Państwa, polecam tą książkę naprawdę i mogę zdradzić, bo jesteśmy w to takim małym gronie. Jak byłem w wydawnictwie Warstwy po tą książkę, to pani sprawdza w internecie tytuł 1000 pierdołek. O Boże, ja mówię, co się stało? Nie ma? Nie, mówi, to już końcówka. Także świetna książka, ale się świetnie sprzedaje, ale powiedziała, żebym tobie nie mówił. No także tak. Jakby nic to nie wiesz. Chyba, że kasę ci wziął. Ale wydawnictwo niestety się odcięło, bo jak wiadomo, rok temu zwolniono, właśnie zmuszono do zwolnienia dyrektora. Tego poprzedniego. Poprzedniego Borowca, który tą książkę zaproponował mi, ja się nie starałem. I wydawnictwo po prostu nie prowadziło żadnej promocji. Nie zaprosiło, zaprosiło autorów na targi książki w grudniu w zeszłym roku, ani Łukasiewicza, ani mnie. Powiadało kilka. Oddział wygłosił taki manifest, tutaj prezes siedzi, przeciwko autorowi Borowcowi, że to straszne rzeczy, że to zwolniono. A on to wydawnictwo się założył i książka, na przykład moja, nagle, ponieważ opracowanie graficzne, nagrodę zdobyłam w Tokio. No. Tak. Autorka otrzymała, oczywiście nie ja, bo to... Ale super. I na targach książki tak samo. Także ostatni egzemplarz. I wydawnictwo po prostu nagle nie zapraszało na żadne spotkania. Ja nie dostałem na żadne spotkania. Nie urządziło żadnego wieczoru na targach książki Łukasiewicza. Ukazało się kilka. W tym roku nagrodę Kościelskich otrzymała poetka. To książka ukazała się w tym roku chyba, nie, w zeszłym, ale jeszcze przygotowana przez Borowca. Ja rozumiem. A nakład miano dodrukować. Ja dokładnie nie wiem, bo wydawnictwo mi już potem nie powiedziało, ja się nie kontaktowałem, jaki był nakład rzeczywisty, bo miały być do druku. Tutaj niestety nie piszą. Niestety nie ma tego dobrego obyczaju, proszę Państwa. Nie, teraz już się nie podaje, bo to z względu handlowego. Tak, tak, tak. Chociaż jest za to papier. Gramatura, tak, Munken tak, Print Cream, tak. 100 na 300 gram, to kiedyś podawano, jak pamiętacie Państwo, wszystkie gramatury, prawda, i tak dalej, wszystkie, nawet jak okładka była, jak i karton, ale no... Nie, nakład jest podawany, bo nakład jest ruchomy, bo można w tej chwili dodrukować w ciągu i nie powiedział to robić, tak, ale nie powiedział to robić przy okazji. To przecież była ta sprzedać, tak przed robił. Wojną też tak robiono. Wydawnictwo Mortkowica nagle wydało książkę Żeromskiego i nagle podwójna numeracja. I numerowane były egzemplarze. I autor nagle stwierdził, że ten sam numer. Dokładnie, tak, tak robiło wydawnictwo. Podał do sądu Mortkowicza, słynnego wydawcy zasłużonego. Taki z tych zajęć właśnie, tak. Mieliśmy taki artykuł z 1937 roku. Wtedy szefa Stowarzyszenia Wydawców w Polsce, który właśnie żalił się na właśnie upadek sztuki drukarskiej, obyczajów drukarskich, czyli już przed wojną. Prawda? Był taki moment, że wydawcy, bo był wtedy kryzys, prawda, i tak dalej, starali się unikać różnych kosztów, prawda, szczególnie honorariów, rozliczeń z autorami i tak dalej, i tak dalej. Ale autor potem
Moltkowi niestety źle skończył, popełnił samobójstwo, bo zbankrutował.